jesteśmy w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie. Znajdujemy się na sali, która obecnie przechodzi modernizację. Korzystamy z tego ciężkiego dla nas czasu i dla wszystkich czasu związanego z sytuacją epidemiczną i tutaj, żeby nie przeszkadzać, żeby nie kolidować z warsztatami, z odbywającymi się zajęciami, bo jak wiadomo, nasze placówki były zamknięte. Postanowiliśmy ten czas wykorzystać na to, żeby zmodernizować salę widowiskową, która tego remontu po prostu już wymagała. Głównie chodzi tutaj o naprawę podłogi, parkietu, który już naprawdę wymagał tego remontu. Został wycyklinowany oraz trzykrotnie polakierowany. Oprócz tego uzupełniliśmy wszelkie ubytki, ubytki ścianą, ubytki sufitu, filarów. Odmalowaliśmy całą przestrzeń, ściany, sufity. Usunęliśmy podwieszany sufit na scenie, żeby uzyskać taką obligatoryjną i dla nas bardzo ważną przestrzeń na scenie, potrzebną nam w trakcie na przykład spektakli. Zamontowaliśmy także rolety zacieniające, bo zawsze był problem podczas przedstawień, żeby jakoś zrobić ten klimat. Zawsze jakimiś kocami musieliśmy się posiłkować albo innymi materiałami, które niekoniecznie estetycznie wyglądały. Dlatego teraz w każdym oknie zamontowany jest właśnie zacieniająca roleta, dzięki czemu możemy już tym światłem odpowiednio modułować. I na pewno wykorzystujemy też czas przed montażem sprzętu, który do nas niebawem powinien dojechać, związanego z projektem, w którym braliśmy udział, ministerialny projekt, który nazywa się Kameralna Scena Kultury, który właśnie ma na celu doposażenie naszej jednostki głównie w oświetlenie sceniczne, którego tutaj brakowało, oraz doposażenie jeszcze dodatkowe nagłośnienia tutaj sali widowiskowej. Po to robimy, żeby być przygotowanym właśnie na powrót odwiedzających i my byśmy bardzo chcieli, żeby to ten ciężki okres skończył się jak najszybciej, żeby móc zorganizować jakiś fajny koncert, jakieś fajne widowisko, jakieś fajne wydarzenie. Liczymy, że będzie to jak najszybciej, ale niestety nie od nas to zależy i nie od naszego zaangażowania. Liczymy na to, że jak najprędzej się to odbędzie.